Uczestnik ślubu od pierwszego wejrzenia aresztowany. Co się stało? Ślub od pierwszego wejrzenia to program, który dostarcza widzom emocje nie tylko w trakcie emisji. Jeden z uczestników randkowego show został aresztowany. Co takiego zrobił 40-latek? Ślub od pierwszego wejrzenia cieszy się ogromną popularnością nie tylko w Polsce. Jest oparty na duńskim formacie Gift ved første blik. Reality show polega na tym, że jego uczestnicy poznają osobę, za którą wyjdą dopiero w dniu ślubu. W kolejnych odcinkach śledzimy ich perypetie. W ostatnim małżonkowie podejmują decyzję, czy chcą kontynuować związek, czy decydują się na rozwód. Zobacz też, uczestniczka ślubu od pierwszego wejrzenia szokuje. Agnieszka pokazała się nago. Ślub od pierwszego wejrzenia. Aresztowali uczestnika. Co takiego zrobił? Duże sensacje wzbudziła właśnie brytyjska wersja ślubu od pierwszego wejrzenia. Jej uczestnikiem jest George Roberts, 40 lat, który w programie poślubił April Bambury, 33 lat. Niedługo po emisji pierwszych zwiastunów z jego udziałem okazało się, że mężczyzna ma za sobą, delikatnie mówiąc, nieciekawą przeszłość. Trzy widzki ślubu od pierwszego wejrzenia rozpoznały w Robercie swojego oprawcę. Jego były dziewczyny, jak donosi The Sun, złożyły niezależne od siebie doniesienia na policję dotyczące niewłaściwego, a konkretnie obsesyjnego, manipulacyjnego i obraźliwego zachowania. Policja dała wiarę poszkodowany. W rozmowie z brytyjskim tabloidem funkcjonariusze przekazali, że 40-latek został aresztowany w Worcestershire w czwartek, 29 września, pod zarzutem stosowania kontroli i przymusu. Mężczyzna został jednak zwolniony z aresztu za kaucją i oczekuje na dalsze dochodzenie w sprawie. Sam zainteresowany wszystkiemu zaprzecza. Ślub od pierwszego wejrzenia. Telewizja wciąż emituje odcinki z aresztowanym uczestnikiem. A co na oskarżenia poślubiona w programie żona? Okazuje się, że sprawa uczestnika nie zbulwersowała stacji E4, która zajmuje się emisją ślubu w Wielkiej Brytanii. Wcześniej nagrany program, pomimo ogromnych kontrowersji, aresztowania i zgłoszeń poszkodowanych, wciąż jest emitowany. The Sun dotarł również do żony Robertsa. 33-letnia April Bambury, według źródła bliskiego kobiecie, ma obecnie przechodzić bardzo ciężki okres. Nie chcę go już nigdy więcej widzieć, przekazało źródło. Kobieta miała też sugerować w jednym ze swoich wpisów na Instagramie, że ich relacja się zakończyła. Traumy, które zostały przyniesione z tego reality show, skłoniły mnie do przewartościowania rzeczy. Nie wstydzę się przyznać, chodziłam do terapeuty, wyznała w swoich mediach społecznościowych. Jak myślicie, jak rozwinie się cała sprawa? Myślicie, że telewizja przestanie emitować odcinki z mężczyzną, a on stanie przed wymiarem sprawiedliwości?